Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam serdecznie, Maciek. Witam serdecznie słuchaczy, witam. Dzisiaj chcielibyśmy z Tobą porozmawiać na temat bolączek Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak te siły zbrojne wyglądają po ponad roku tego konfliktu na Ukrainie? Pierwsze pytanie, jakie chciałem Ci zadać, to to, co się najczęściej kojarzy ze siłami zbrojnymi, czyli o liczebności jednostek Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak przebiega mobilizacja, jakie są może problemy, a może tych problemów brak związanych z powoływaniem do służby nowych żołnierzy? Takie pierwsze rzucające się problemy Armii Federacji Rosyjskiej, mówimy o obecnym czasie, to jest przede wszystkim problemy z procesem szkoleniowym nowo przybyłych i nowo wcielonych. Ten cały proces, który funkcjonował do tej pory w Armii Federacji Rosyjskiej, był dosyć sprawnym, rozbudowanym systemem, został zaburzony poprzez to, że instruktorzy, sprzęt, a także wszystkie inne elementy związane z funkcjonowaniem tego systemu, czyli po prostu czas i odpowiednie procesy szkoleniowe, zostały zaburzone przez proces wojenny, który w nomenklaturze Federacji Rosyjskiej na samym początku wojny był tylko i wyłącznie operacją specjalną, co kłóciło się z przestawieniem procesu szkoleniowego na ten czas wojenny, a później uzupełniano straty związane z działaniami bojowymi na Ukrainie instruktorami i wyposażeniem, zapasami szkoleniowymi, które były w Federacji Rosyjskiej przeznaczone właśnie na czas rozwinięcia mobilizacyjnego w celu uzupełnienia tych strat bojowych. To spowodowało całkowity zapaść tego procesu. W przypadku wciągnięcia całego społeczeństwa w wojnę poprzez mobilizację. I Armia Federacji Rosyjskiej, ten cały system szkoleniowy w zasadzie od połowy zeszłego roku z mozołem odbudowuje i nie odzyskała takiej sprawności szkoleniowej, jaka była przed wojną. Jedynym ratunkiem tutaj jest też Białoruś, która pomaga w tym procesie dzięki swoim zasobom poligonowym i instruktorskim i zasobom szkoleniowym ogólnie, w bardzo znacznym stopniu wspiera realizację tego procesu szkoleniowego. I to jest taki pierwszy element, o którym się rzadko mówi, ale jest dosyć on później wpływa na pozostałe wszystkie czynniki związane z prowadzeniem wojny. Następnym elementem to jest system dowodzenia. System dowodzenia, który ze względu na problemy z odpowiednią przygotowaniem kadry, a też i poniesionymi stratami bojowymi, ma problemy z wydajnością. To w pewnym sensie zostało obecnie zredukowane poprzez przesunięcia, ale to też system, który nie w pełni został odbudowany przed, nie można go porównać do tego, który był przed konfliktem. No i kolejny takim obszarem jest sprzęt, który jest stracony w dużych ilościach. Jego uzupełnianie przebiega w miarę regularnie, ale jakość tego sprzętu ze względu na ograniczenia przemysłowe i embarga na niektóre części, które były wykorzystywane, jest spowodowane gorszą jakością, głównie to jest sprzęt starszych typów, więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki związane z szkoleniem, mobilizacją, systemem dowodzenia i sprzętem, ta armia, oprócz tego ta armia musi prowadzić działania bojowe na terytorium Ukrainy. Te wszystkie czynniki powodują dużą komplikację w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej i tak naprawdę ta armia nie odzyskała w pełni takiej możliwości. Oczywiście nie to, że straciła całkowicie możliwość, ale w porównaniu z tymi możliwościami, które miała na samym początku konfliktu, one nie są tak duże i to wszyscy
analitycy widzą, natomiast one nie są paraliżujące całą operację. Trzeba pamiętać, że w stosunku do sił zbrojnych Ukrainy to cały czas armia Federacji Rosyjskiej zachowała zdolności bojowe, natomiast armia ukraińska też boryka się z problemami podobnymi jak armia rosyjska, ale to też nie powoduje to, że ona też straciła jakby możliwości bojowe. To są obie armie, które ponad rok prowadzą działania bojowe, więc to naturalne jest, że pewne elementy funkcjonowania tych armii się dewaluują. Maćku, bo analizujemy i u Ciebie również na profilu pojawiają się te informacje. Ukraińcy niemal codziennie przedstawiają dane dotyczące rosyjskich strat. Nie ma danych oczywiście dotyczących strat ukraińskich. My oczywiście te wszystkie dane, zarówno te podawane przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej i Sił Zbrojnych Ukrainy, traktujemy i chcemy przesadzać trochę przez sito, ale patrząc na statystyki Ukraińców, no ponad 175 tysięcy zabitych. Czy my naprawdę możemy mówić o takiej liczbie? Jeszcze dzisiaj informacja, że w Moskwie rozpoczęła się tak zwana kampania dla ochotników, którzy chcieliby wstąpić do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak to naprawdę według Twoich analiz wynika? Czy naprawdę o tak dużych stratach osobowych w armii rosyjskiej możemy mówić? Przede wszystkim musimy rozróżnić, jak w nomenklaturze wojskowej, szczególnie rosyjskiej, rozumiemy słowo straty. My mówimy o stratach sanitarnych, to jest tak z wojskowego języka mowa o żołnierzach, którzy po prostu wyszli z szyku z różnych powodów, albo z śmierci, albo ran, albo kontuzji, albo chorób, albo innych czynników, które uniemożliwiają prowadzenie działań bojowych. I te straty, o których tutaj mówisz, Mateuszu, to są te straty właśnie sanitarne. Procent tych strat, które mogą wrócić na front w stosunku do tych bezpowrotnych, zazwyczaj jest o wiele większy niż na przykład w armii ukraińskiej. To jest ze względu też na sposób realizacji działań medycznych, ewakuacji medycznej, procesu rehabilitacji tych żołnierzy i przywracania ich do funkcjonowania. I te straty rzeczywiście sanitarne są tak duże i ten procent żołnierzy rosyjskich wracających z powrotem w strukturę sił zbrojnych, żeby uczestniczyć w walkach, jest o wiele mniejszy. Natomiast te straty w całości, biorąc pod uwagę wielkość i możliwości mobilizacyjne i możliwości powoływania żołnierzy do zasadniczej służby wojskowej, że tak powiem, Federacji Rosyjskiej, to nie są straty, które są paraliżujące tą armię. Ona rzędu 100 tysięcy żołnierzy w jednym poborze, a tych poborów ma co najmniej 4, z tego co pamiętam, w Federacji Rosyjskiej są. Jesteśmy chyba w trakcie wiosennego. Tak, dokładnie, więc to są zaledwie straty dwóch poborów, a jeszcze mówimy o elementach związanych i z mobilizacją, która była uruchomiona, czyli rezerwistów, o których oficjalnie mówimy o 300 tysiącach, tak przynajmniej Ministerstwo Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej mówią, natomiast blogerzy rosyjscy mówią nawet, że dochodzi do 700 tysięcy. Ja uważam, że to jest gdzieś tak pomiędzy tymi możliwościami, ponieważ też mówiłem o pewnych problemach związanych z systemem szkolenia i związanych z tym, że te ilości nie byłyby w stanie zostać przerobione przez ten kulejący system. On jeszcze nie wrócił do pełnej sprawności. Tak? A ja mam jeszcze pytanie w tej kwestii takie, bo patrząc troszeczkę, cofając się wiele lat wstecz, wiadomo, nie ta skala konfliktu, ale czy podejście rosyjskiego dowództwa do ukraińskiego żołnierza się nie zmieniło przynajmniej od czasów II wojny światowej, że ta doktryna się jednak właśnie cały czas opiera na ilości, a nie jakości? Zawsze rosyjska doktryna polegała na ilości, ponieważ tej jakości związanej z przewagą techniczną, ona nigdy nie uzyskiwała nad przeciwnikiem. Od wojny ojczyźnianej rosyjska doktryna polega na zwiększeniu swojej ilości siły ognia poprzez ilość, nie jakość. Tak samo we wszystkich konfliktach z
sugerowanych z NATO w ramach zimnej wojny. Też wszystkie doktryny rosyjskie przewidywały przewagę liczebną albo ogniową nad armiami natowskimi, jeżeli chodzi o konflikt konwencjonalny. Tak samo ten gen ilościowo-ogniowo jest brany pod uwagę przez obecnych dowódców i wszelkie ich planowania operacji, czy też na poziomie taktycznym, operacyjnym czy strategicznym, zawsze polegały na pewnym rodzaju dwóch elementach, albo zaskoczeniu, albo przewagi ogniowej i ilościowej. I to te dwa czynniki, jeżeli mogą zaistnieć razem, dają im sukces, ale szukają gdzieś w innych okolicznościach któryś z tych elementów, który daje im możliwość przejęcia inicjatywy na polu walki. Maćku, wspomniałeś o dowódcach. Ja zawsze z wielką ciekawością czytam twoje nitki na Twitterze. Przez ten rok w rosyjskiej armii też duża karuzela kadrowa. Jak to wpływało na siły zbrojne Federacji Rosyjskiej? Co się zmieniło przez ten rok? I ile tych zmian mieliśmy i czy czekają nas może następne? Tutaj jest dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ musimy cofnąć się do początku tej wojny. Wojna miała mieć charakter szybki i przyjemny, w cudzysłowie, dla Federacji Rosyjskiej i miała zakończyć się dosyć spektakularnym sukcesem, gdyż liczono, jak to sama nazwa wskazuje i Rosjanie jej używają do tej pory, operacja specjalna miała za zadanie podbić Ukrainę jakby koniunkcją dwóch elementów, czyli działań specjalnych, czy też wywiadowczych i specjalnych z tym związanych, co były sukcesy na kierunku południowym, gdzie zdrada umożliwiła dosyć szybkie postępy armii rosyjskiej, zdobycie Chersonia i okrążenie Mariupola i dojście prawie do tutaj na kierunek Dnipro. Oraz na południu, na północy, gdzie poprzez strefę zamkniętą armia rosyjska dosyć szybko pokonała te obszary związane ze strefą czernobylską i znalazła się pod Kijowem przy jednoczesnym desancie na lotnisko Hostomel i też jeszcze kolejnym desantem, który się nie powiódł, który miał być też w zanadrzu przygotowany. Tutaj wielu analityków i też chyba ze mną się Mateusz zgodzi, że tam Rosjanom naprawdę niewiele brakowało do szczęścia w tej operacji. I to też się związało z tym, że Rosjanie do tej wojny, czy też operacji specjalnej kompletnie nie przygotowywali się tak, jakby się przygotowali do tej wojny, jak się uczyli, ale jak nawet ich doktryny mówią. Najwidoczniej Szojgun przedstawił Putinowi, tutaj ja już tak się tylko domyślam, plan, który zawierał właśnie te elementy działań specjalnych i wojskowych i zademonstrował, że nie wymaga tego pełnej mobilizacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jak wiemy, to się nie udało. Putin, który zwrócił uwagę na to, że ten plan ministra obrony nie wypalił, przeciwstawił mu jakby szefa sztabu generalnego, który, trzeba tu przyznać, jest dobrym wojskowym, jednym z lepszych, których czytałem, ale osobą, jak ja to mówię, milczącym generałem, ponieważ on nigdy dosyć mocno się nie udzielał i nie był tak medialny jak jego szef, czyli minister obrony, Szojgun, bo Szojgun z wykształcenia nie jest wojskowym, to też trzeba tutaj przypomnieć naszym słuchaczom. I Putin stwierdził, że ta operacja przeradza się w wojnę, chociaż nazwą została dalej operacja i do tego trzeba fachowca. I dał pełne predyspozycje polityczno-wojskowe dla Gerasimowa i to pamiętamy na początku tego roku objął on dowództwo nad wszystkimi siłami zbrojnymi biorącym udział w tej operacji, a my mówimy wojnie. I do tego zaczął ściągać sobie do swojego sztabu wszystkich oficerów, których Szojgu odsyłał na albo takie emerytury, albo na stanowiska, które mu się nie podobały.
gdyż promował swoich ludzi, którzy byli jego klakierami, że tak powiem, w armii. Gerasimow, jak to Gerasimow nie angażował się, nie walczył z swoim szefem, przyjmował to z jakąś pokorą, natomiast teraz, kiedy otrzymał od Putina wszystkie te prerogatywy, nawet ostatnio widziałam taki filmik, gdzie wychodził z Putinem i się uśmiechał, co było bardzo rzadkie, chyba to jest pierwszy raz, kiedy widziałam go publicznie uśmiechniętego z Putinem, ale to zaraz było po tym, jak przejął właśnie kontrolę nad armią taką całkowicie od ministra obrony. Zaczynał ściągać do swojego sztabu wszystkich właśnie tych scedowanych przez swojego szefa, generałów i pułkowników do swojego sztabu, między innymi takiego generała Kima, który go zna od wojny w Czeczenii i który był zawsze jego najlepszym oficerem operacyjnym i wszystkie te operacje w Czeczenii, w te dwie wojny razem z nim planował i to realizował. Akurat generała Kima to znałem, bo czytałem jego dużo materiałów dotyczących planowania operacji i to jest jeden z moich takich ulubionych, że tak powiem w cudzysłowie, badając tą wojskowość rosyjską, myślicieli właśnie rosyjskiej wojskowości. Dosyć inteligentny generał, bardzo sprawny planer. No i wrócił jako pierwszy zastępca do sztabu generalnego, drugim zastępcą, a pierwszym został Sirdiukow. I ten tych trzech generałów wzięło się za przestawiania armii z tej armii, że tak powiem w cudzysłowie hollywoodzkiej, która dobrze wyglądała na defiladach, w armię, która ma realizować zadania bojowe. O tyle to jest problem, że są te czynniki, o których wcześniej wspomnieliśmy i którym się boryka ta armia, natomiast ci panowie wzięli się przede wszystkim do roboty. Pod koniec tamtego roku zrezygnowano z kierunków operacyjnych, które były nieperspektywiczne, czyli kijowski i chersoński. Oczywiście była mała wpadka w operacji pod Charkowem, czyli tam, gdzie Ukraińcy ich pobili i odrzucili trochę od Charkowa, ale generalnie rzecz biorąc udało się zachować spójność armii rosyjskiej i przygotować jej do rozgrywek tegorocznych z nadchodzącą wiosną. Dalej nastąpiły nie tylko zmiany w sztabie generalnym, o których tutaj wcześniej wspomniałem, ale teraz następują też zmiany niżej, czyli w sztabach armii, w sztabach poszczególnych jednostek. Ci oficerowie, którzy się skompromitowali nieudanymi szturmami i dużymi stratami, są delikatnie rzecz mówiąc usuwani lub zmieniani na innych oficerów bardziej doświadczonych. Do tego dochodzą też zmiany strukturalne w samym sztabie generalnym, gdzie powstała komórka, która bada i adaptuje nowe rozwiązania taktyczno-techniczne do działań wojennych i już są od razu wprowadzane te elementy w ramach szkolenia i przygotowania nowych jednostek. Także ten cały proces, mimo tych wszystkich problemów, o których tu wcześniej mówiłem, jest przez Gerasimowa rozpoczęty. Czy to mu wystarczy tych sił zgromadzenie i czy tych sił przeszkolenie do tego, żeby zrealizować jakieś działania ofensywne w stosunku do Ukrainy? No tutaj jest ciężko w tej chwili gdybać. Tutaj musiałbym się pokusić wyłącznie o spekulacje. Natomiast jedno jest najważniejsze. To, że obie armie, czy to ukraińska, czy rosyjska, w tej chwili są w takim pacie operacyjnym, strategicznym i wyczekiwaniem na okazję do realizacji zadań, które będą rozstrzygające, bo tych ja osobiście też mi się wydaje, obie armie też oczekują tego, że najbliższe miesiące, czy nawet ten rok będzie tym rokiem rozstrzygającym, jeżeli chodzi o konflikt aktywny, ten konwencjonalny na terenie Ukrainy. No troszeczkę wyprzedziłeś moje pytanie, bo jak sam doskonale wiesz, od jakichś kilkunastu dni jest taka cisza trochę informacyjna dotycząca samych działań wojennych, więcej informacji wokół Ukrainy, wokół tego konfliktu dyplomatycznych. Jeżeli dzisiaj mówimy o konflikcie na Ukrainie, to tak naprawdę słyszymy o jednym miejscu, cały czas od tygodni wałkowany jest Bachmut, ale nie mówimy tam o siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, tylko o Wagnerowcach.
Także co, Maćku, my możemy teraz mówić właśnie o takiej stagnacji, takiej wojnie pozycyjnej, tylko ten jeden zapalny punkt, czy jednak Rosjanie gdzieś jeszcze aktywnie działają, a może nie, bo Ukraińcy im na to po prostu nie pozwalają? No to już tych działań taktycznych i operacji małych o skali taktycznej jest o wiele więcej, tylko o ile Bachmut jest na tyle medialny, ponieważ działa tam Wagner i odpowiednio to jest nagłaśniane i brane przez wszystkich blogerów wojskowych i dyskutowane, to są jeszcze takie kierunki jak Marinka, Adiejewka, jest Kremienna. Są to kierunki, które też są aktywne. Nie zapominajmy, że o ile Rosjanie są aktywni tutaj na tym odcinku donbaskim, to tyle Ukraińcy na przykład próbują rajdów poprzez Dniepr w kierunku chersońskim. Tam dokonują działań specjalnych, mając na celu odrzucenie artylerii rosyjskiej od miasta, gdyż jest to miasto strzeliwane. Także tutaj tych działań operacyjnych o wymiarze taktycznym jest dużo. Kwestia medialna i przekazu medialnego. Trzeba też pamiętać, że ta wojna w porównaniu do innych wojen, jakie ludzkość prowadziła, ma wymiar bardzo medialny. Tutaj jesteśmy w stanie obserwować to na naszych monitorach, pracę poszczególnych żołnierzy w okopach, a także i dyskutować o rozwiązaniach taktycznych, co też czynimy i to, co też ja czynię, ale też o kwestiach tych strategicznych. I czasami te działania w okopach przekładają się na te działania strategiczne i tak samo z postrzeganie strategicznego. To obie strony, mając odpowiednie komórki do tego, które w natowskim mniemaniu i nomenklaturze nazywają się przekazem strategicznym, czyli wojną informacyjną, potocznie mówiąc, wykorzystują. I Bachmut właśnie poprzez taką wojnę informacyjną urósł do takiego symbolu, który jest warty, żeby go eksploatować taktycznie i bojowo ze względu na nośność informacyjną. I w tym wypadku zdobycie tego Bachmutu mogłoby być wykorzystane przez Rosję jako pretekst do tego, żeby udowodnić Zachodowi, że Rosja nie może przegrać z Ukrainą i nie ma sensu dalej pompować uzbrojenia w Ukrainie, tylko trzeba siąść do rozmów na naszych zasadach. Dlatego Ukraina mimo małego znaczenia taktycznego tak naprawdę tego Bachmutu podjęła to wyzwanie, gdyż nie chciała dać Rosjanom argumentu tego, co jest bardzo ważne i krytyczne w tym momencie, żeby zachować spójność Zachodu i pomóc Ukrainie przygotować się właśnie do tych rozstrzygnięć, o których wcześniej mówimy. To jest złożony problem, nie zero-jedynkowy, natomiast jest ważne właśnie też, że te działania właśnie poziomu taktycznego czy operacyjnego wpływają też na strategię i postrzeganie tego, jak ta wojna przebiega. No bo zgodzisz się chyba ze mną, że jest przekaz informacji jest też istotnym elementem wojny i w mojej prywatnej ocenie pod względem informacyjnym Rosjanie tą wojnę przegrywają. Oni ją zaczęli przegrywać na samym początku. Internet, prasa, wszystko Ukraińcy robią i robili to perfekcyjnie. Tylko ja patrząc teraz, powiedzmy pomijając profile takie jak twój, wchodzące w temat, zagłębiające się w temat, to tak naprawdę obserwujemy tak naprawdę Bachmut. Na południu mamy cały czas informacje o jakichś tworzących się zasiekach, tworzących jakichś zaporach przeciwko tej od dłuższego czasu zapowiadanej kontrofensywie. Jak ta wojna informacyjna, czy może z twoich analiz wynika, ona też ma wpływ, nie wiem, na morale, czy na postrzeganie tego konfliktu przez Rosjan jako Rosjan, ale także żołnierzy sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ależ oczywiście to jest bardzo sprawne oręże, szczególnie w dobie tych wszystkich informacji, które przechodzą przez cały świat. Czerpiemy też z tego obaj, bo też blogujemy, informujemy o pewnych sprawach i też jakby w tym uczestniczymy, w tym systemie. Ja chciałbym, żebyś też wrócił się trochę do przeszłości, do ofensywy, którą Ukraińcy prowadzili na kierunku charkowskim
I tam był taki motyw, że były pokazywane zdjęcia, kiedy flagi były wieszane na masztach telefonicznych, telefonii komórkowej, i były to nagłaśniane. I takie działania grup specjalnych, rajdowych, które były forpocztą prowadzenia operacji, powodowały, że jak Rosjanie, mając dostęp do tego typu informacji, widzieli, że za ich plecami już wiszą flagi na łączności telefonicznej, no to nic innego im nie pozostało, tylko wycofywać się i uciekać z pozycji obronnych, gdyż już za plecami mają Ukraińców. Fakt, że tych Ukraińców było niewiele, może 9 maksymalnie jako grupa specjalna, no ale potrafili w ten sposób manipulować informacją i doprowadzać do na przykład pozrzucania pozycji przez słabo zmotywowaną i odpowiednio zaatakowaną informacyjną jednostkę rosyjską. Także widzisz, ta informacja czasami jest bardziej warta, szczególnie ta walka informacyjna, niż tona pocisków artyleryjskich, więc jest wykorzystywana przez obie strony, ale też obie strony przygotowują się obronę przed tą informacją. Ta informacja akurat była skierowana do Rosjan, ale też ta informacja jest skierowana do nas, do Zachodu, że pokazują Ukraińców w świetle takich ludzi, którzy wiedzą, jak pokonać Rosjan, pomagajcie nam uzbrojeniem i tak dalej. My musimy to też wiedzieć, że to też jest ich gra w tą stronę i nie musimy się na to obrażać, bo to ten kraj walczy o przetrwanie i my pewnie byśmy też tak musieli robić i też nie miałbym z tym żadnego problemu, ale też i Rosjanie to robią w ten sam sposób, szczególnie też do swojego społeczeństwa, mniej do Ukraińców, ponieważ Ukraińcy dosyć dobrze zabezpieczają się przed działaniem właśnie tej wojny informacyjnej, ale Rosjanie na przykład bardzo mocno oddziałują na nas, czyli tutaj na Polskę, na pewne grupy, o których też wiesz, że też działają, ale też najbardziej chyba na Zachód, których ta wojna dla nich jest troszkę inaczej spostrzegana, jak my, którzy ją mamy zaraz za granicą. Te wszystkie czynniki powodują, że ten oręż musi być odpowiednio wycelowany, odpowiednio skonstruowany. I tym się zajmują specjaliści, którzy tą walkę prowadzą, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej. I jest to ważny czynnik też walki i broni i wszelkiego oddziaływania tej wojny. No, trzeba też zaznaczyć, pewnie się ze mną zgodzisz, że jednak cały czas w Rosji najistotniejszą formą taką przekazywania informacji i wałkowania obywatelom Rosji jest nadal telewizja, więc tu chyba jednak Rosjanie, może jeszcze aż tak bardzo internet na nich nie oddziałuje, ale patrząc choćby na TikTok, który przecież jest produktem chińskim, dostępnym i na Ukrainie i w Rosji, to tam jednak siły zbrojne Ukrainy lepiej sobie radzą przez te materiały żołnierzy. O wiele lepiej to wygląda niż powiedzmy materiały sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Maćku, a jeszcze tak chciałbym się ciebie zapytać, rozmawialiśmy o sprzęcie. I ten temat chciałbym jeszcze pociągnąć, bo z jednej strony obserwujemy materiały, my jako obserwatorzy, rosyjskiego żołnierza, powiedzmy w starych mundurach, niedopasowanych butach, z drugiej strony mamy materiały Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej przedstawiające każdy materiał, wiesz, tak naprawdę profesjonalnie. Jak wygląda właśnie ta kwestia tego wyposażenia zarówno szeregowego żołnierza, a także ten żołnierzy w ten ciężki sprzęt? Tutaj można powiedzieć, że tak jak w każdej armii, też i w polskiej armii są jednostki wyposażone elitarnie, dobrze zaopatrzone, żołnierze dożywieni, szczególnie na froncie. Ale są też oddziały, które prowadzą działania dosyć długo. Ten mundur jest zdezelowany po tygodniach, miesiącach walk okopowych czy miejskich. Także to nie ma tak naprawdę znaczenia, jak żołnierz wygląda, tylko jak szybko odtwarza gotowość bojową. Ponieważ każdy dobrze wyglądający żołnierz po intensywności, dużych intensywności w ciężkich walkach,
będzie wyglądał tak, jak wspomniałeś. I ten żołnierz, który po tych walkach i przeżyje i zostanie zrotowany przez inną jednostkę, jak szybko jest sprawnie znowu odtworzyć swoją gotowość bojową, jak my to żołnierze nazywamy, poprzez właśnie wymianę munduru, wymianę uszkodzonego uzbrojenia, dostawę odpowiedniego sprzętu, zgranie się ponowne z uzupełnieniem i przygotowanie się do kolejnych walk. I tu jest ten poziom, o którym możemy rozmawiać, jeżeli chodzi o sprzęt i uzbrojenie. Ponieważ Federacja Rosyjska traci tego sprzętu bardzo dużo. I tego sprzętu na froncie widzimy coraz mniej, jeżeli chodzi o jakieś te nowinki rosyjskie techniczne. Co nie znaczy, że Rosjanie tego nie mają. I tutaj też trochę będę spekulacje uprawiał, ponieważ nie mam jakichś dowodów mocnych na to. Ja uważam, taką tezę przyjąłem, że Rosjanie specjalnie wprowadzają to uzbrojenie gorszej jakości na ten front, ponieważ w charakter ten walk i przede wszystkim to, że ja zakładam, że Rosjanie przygotowują się do obrony przed ofensywą ukraińską, po to, żeby później wyprowadzić doborowymi jednostkami z odpowiednim jakością sprzętu i wyposażeniem swoją ofensywę rozstrzygającą po prostu ten konflikt. Więc nasycają front sprzętem, który i tak Ukraińcy będą musieli zniszczyć w jakiś sposób, natomiast on idealnie nadaje się do działań obronnych, wkopany w ziemię, zabarykadowany w walkach miejskich, bo tego właśnie będą się spodziewali Rosjanie. Natomiast te lepsze uzbrojenie, lepsi dowódcy i lepsze jednostki będą wykorzystywane do momentu, w momencie, kiedy trzeba będzie uderzyć już na wytracającą impet ukraińską ofensywę. Przynajmniej tak to piszą też blogerzy rosyjscy. Ja przyjmuję ich argumentację jako bardzo prawdopodobną, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na froncie. To, że w operacjach tych taktycznych i zaczepnych, o których tutaj wcześniej wspominaliśmy, nie biorą udziału dużej ilości jednostek doborowych, nawet wręcz scedowano pewne aktywne działania wyłącznie na firmę wojskową, która realizuje zadania ofensywne w Bachmucie, czyli grupę Wagnera, redukując jej siły i redukując jednostki drugorzutowe, natomiast te pierwszorzutowe, które nie pokazują się w tych walkach, poza tam niektórymi jednostkami, które musiały zostać użyte, ale w niedużych ilościach, to Rosjanie nie użyli tych wszystkich swoich najlepszych jednostek, gdzie się trzymają, odtwarzają zdolność bojową, gdzieś planują. Przypominam to, co mówiłem o sztabie i o tych elementach związanych ze zmianą dowództw i podejściem do pewnych elementów szkoleniowych i operacyjnych. No to wszystko jest jakby szykowane na pewne rozstrzygnięcia. Kiedy to nastąpi? Ja też tutaj zakładam, że to musi być w miejscu, w momencie, kiedy będzie na tyle sucho, żeby ten czarnoziem miękki mógł utrzymać dużej ilości broni pancernej manewrującej właśnie w tych dużych przestrzeniach, ale też nie na tyle późno, żeby ta ziemia się zazieleniła i powodowała pewne utrudnienia w walkach ofensywnych, ponieważ zielone też maskuje pozycje i ułatwia obrońcom prowadzenie działań choćby poprzez zasadzki ogniowe czy innego rodzaju działania taktyczne, atakując pozycje nacierających wojsk. Ten element i ten czas jest zawsze, kiedy jest ciepło, sucho, a nie ma jeszcze zielonego i mi się wydaje, że to będzie najlepszy moment do przeprowadzenia działania ofensywnych. Nie wiem, która strona to wykona, czy też Rosjanie nie zdecydują się na jakieś uderzenie, czy rzeczywiście Ukraińcy to wyprowadzą. Tutaj jest, powiem Ci szczerze, trudno mi wskazać jednoznacznie. Natomiast biorąc pod uwagę to, co piszą Rosjanie, biorąc pod uwagę tych blogerów rosyjskich, którzy są rozsądni, ale nie sieją propagandy. Oni, biorąc pod uwagę te czynniki, o których mówiłem, związanych ze sprzętem, z taktyką, z jednostkami, jakie biorą udział w tej chwili w działaniach, sugerują, że właśnie Rosja będzie oczekiwała tej ukraińskiej ofensywy,
po to, żeby w cudzysłowie skąpać ją we krwi i później wyprowadzić swoją kontrofensywę rozstrzygającą o to wojnę. Jeżeli mówimy o problemach Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, to często przejawiającym się tematem było ilość posiadanych pocisków manewrujących przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Nierozłącznym elementem informowania o tym konflikcie przez kilkanaście tygodni były te ataki na infrastrukturę krytyczną. Te ataki ustały. Częściej mówi się teraz o pojedynczych atakach przy użyciu irańskich dronów. Z czego to wynika? Czy naprawdę możemy mówić, że arsenał pocisków manewrujących typu kalibr się kurczy w Federacji Rosyjskiej? Czy jednak oczekują na rozpoczęcie kontrofensywy i do tego będą one wykorzystywane, żeby to zaplecze ukraińskie, powiedzmy, osłabić morale morale cywili i samych żołnierzy? Mi się wydaje, że właśnie to drugie, że w tej chwili były prowadzone działania przez całą zimę po to, żeby rozproszyć ten system obrony ukraiński i po to, żeby sprawdzić, jaki on jest sprawny i ile potrzeba pocisków, żeby go przeciążyć, jakimi rodzajami pocisków, żeby prowadzić te uderzenia, bo uderzenia były prowadzone w różnych wariantach, różnymi sposobami, na różne odległości. Natomiast czy im to zostało dużo pocisków, wiesz, trudno mi określić. No, na pewno nie zostało im dużo, bo nie ma takich intensywnych ostrzałów, jak były kiedyś, ale też trzeba pamiętać, że Rosjanie mają jeden zasadniczy problem, tak zwany targeting dynamiczny, który powoduje to, że potrafią dosyć, czyli targeting dynamiczny, który potrafi wskazany cel szybko sklasyfikować, przygotować odpowiednie uzbrojenie i wystrzelić go, zniszczyć w jak najkrótszym czasie, zanim zmieni położenie. Czyli Rosjanie mają na przykład problem w zaatakowaniu transportów kolejowych, bo same atakowanie linii kolejowych czy węzłów kolejowych to je niszczy albo uszkadza na tylko kilka godzin i Ukraińcy sobie z tym doskonale radzą radę. Notabene ich pociągi jeżdżą bardziej punktualnie niż nasze i to nie jest jakiś problem. Natomiast zaatakowanie konkretnego składu z amunicją rakietową, czyli trzeba go rozpoznać, gdzie stanie, gdzie będzie się przemieszczał i tak dalej, jest to straszny problem dla Rosji i ten targeting dynamiczny u niej nie funkcjonuje. Co innego targeting planowy, czyli na obiekty, które są stałe, mosty, węzły kolejowe, ale zniszczenie mostu poprzez uderzenia rakietowe konwencjonalne jest dosyć ciężkie. Sami Amerykanie niszcząc mosty w Iraku tak naprawdę nie niszczyli ich rakietami cruise, tylko nalotami lotniczymi przy wykorzystaniu bomb w odpowiedniej masie, wywalczeniu dominacji powietrznej, bo to nie mówi się o przewadze, tylko w tym przypadku już dominacji powietrznej nad polem walki i wtedy realizacja tych wszystkich działań związanych z niszczeniem infrastruktury pozwalającej prowadzić działania bojowe. Czy Rosjanie będą w stanie to zrealizować bez dominacji powietrznej nad Ukrainą? Myślę, że nie. Lokalną przewagę do jakichś działań taktycznych operacyjnych mogą osiągnąć, natomiast do całkowitego izolacji pola walki, żeby przeprowadzić jakąś większą ofensywę, raczej nie. I tutaj tutaj mi się wydaje, będą oczekiwać właśnie tej ofensywy ukraińskiej po to, żeby mieć gwarancję, że Ukraińcom nie zostanie żadnej rezerwy na przeciwdziałanie ich kontrofensywie. Maćku, a zatem jeszcze jedno pytanie, jeżeli mówimy o atakach rakietowych, czy i ważnym elementem jest to jednak, że ten system obrony przeciwlotniczej ukraińskiej też się zmienia, tego sprzętu przeciwlotniczego napływa, czy on jest na tyle skuteczny, że Rosjanom nie opłaca się po prostu tak drogich pocisków wykorzystywać już teraz na zaplecze ukraińskie? Mi się wydaje, że już oni sprawdzili to, co ten system potrafi. Wiedzą, że skuteczność tego systemu jest między 80 a 90%, więc muszą sobie to policzyć, żeby przebić się albo nasycić daną przestrzeń ilością środków napadu powietrznego, żeby ten system przeciążyć, jest dosyć duży, ale efekt może być niewielki, jeżeli chodzi o te działanie. Więc
Jedynym motywem, który może być wykorzystywany to jest te rakiety, to jest operacyjne, taktyczne izolacja pola walki. I tutaj też Rosjanie modyfikują swój system rażenia ogniowego na odległości operacyjne, taktyczne, ponieważ ten strategiczny, jak już mówiłem, jest kulejący i nie ma takich możliwości. Mi się wydaje, że jeżeli znowu nastąpią bardzo silne uderzenia na infrastrukturę na całej Ukrainie, to tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby rozproszyć elementy systemu obrony powietrznej Ukrainy. Ale i tak to w pewnym sensie Rosjanom nie daje szans na, jakby to nie jest jedyny czynnik, który da im przewagę. Oni muszą jeszcze do tego dorzucić pewne działanie lotnictwa swojego i dopiero jak te dwa czynniki zagrają i wywalczą tą przewagę powietrzną nad danym obszarem do realizacji działań ofensywnych, czy też kontrofensywnych, da im jakiś sukces operacyjny. Bez tego, bez przewagi lotniczej, zdobywanie terenu musi być bardzo kosztowne dla sił lądowych. No właśnie, stąd moje ostatnie pytanie. Siły lotnicze, jak to wygląda? Bo na początku konfliktu znacznie więcej mówiliśmy o, powiedzmy, lotnictwie czy jego zaangażowaniu w samą wojnę. Dzisiaj o lotnictwie słyszymy znacznie mniej. Mówimy o przekazaniu kolejnego sprzętu w postaci choćby MIG-ów na Ukrainę, ale jak wygląda rosyjskie lotnictwo po roku wojny na Ukrainie? Rosyjskie lotnictwo straciło pewną umiejętność wywalczenia przewagi. Zresztą Rosjanie tak naprawdę nigdy nie liczyli na to, że będą mieli przewagę lotniczą nad siłami natowskimi nawet. I w to nawet przy wszystkich operacjach nie zakładali. Oni bardziej lotnictwo traktują jako element antydostępowy do swoich sił lądowych i do wykorzystania lokalnej, taktycznej, operacyjnej przewagi do wykonania tych uderzeń rozstrzygających, a do głębokości tam do 100 kilometrów głównie. I to im wystarcza do realizacji i tak to widzą rolę swojego lotnictwa. Rosjanie nie mają umiejętności prowadzenia operacji lotniczej w takim pozycji jak na przykład nad NATO, czyli te zgrupowania, duże zgrupowania lotnicze, które mogą po prostu się wcinać w system obrony powietrznej i dokonywać tam odpowiednich zniszczeń i infrastruktury, i systemów obrony przeciwlotniczej oraz fizycznie jednostek, które się znajdują na tym obszarze. To NATO ćwiczy wywalczanie tej przewagi i zdobywanie, i utrzymywanie, i wsparcie bezpośrednie wojsk przez to swoich własnych. Natomiast Rosjanie tego tak nie ćwiczą. Oni to ćwiczą raczej gwałtownym wywalczeniem przewagi na wymiar tej taktyczny i operacyjny po to, żeby wykonać to uderzenie, a później zbudować ten system antydostępowy dzięki silnej własnej obronie przeciwlotniczej. Także jeżeli pytasz mnie, czy te siły powietrzne Federacji Rosyjskiej wyglądają źle, oni nie wyglądają źle, one po prostu realizują te zadania, do których zawsze były przygotowane, jeżeli chodzi o panowanie powietrzne w swoim terenie i niedopuszczenie ukraińskiego lotnictwa do swoich elementów, albo też działanie przeciwko rozpoznaniu natowskiemu, co ostatnio miało miejsce, no to siły powietrzno-kosmiczne Federacji Rosyjskiej wykonują swoje zadania. Tutaj nie mogę powiedzieć, że jakieś widzę inne sprawy związane i zagrożenia z tym związane. A oczywiście jeżeli chodzi o działania szturmowe, o śmigłowce, no to tutaj poprzez nasycenie ukraińskiego wojska systemami bliskiego zasięgu, również naszymi piorunami i gromami, bo też pewnie pewna ilość naszych starszych gromów znalazła się na Ukrainie, to o tym też trzeba wspomnieć od czasu do czasu, powoduje to, że no działanie takiego lotnictwa szturmowego, które właśnie pomaga w realizacji tych działań ofensywnych o wymiarze taktycznym i operacyjnym, jest dla Rosjan utrudnione. I tutaj, odpowiadając na Twoje pytanie, widzę
to, co Rosjanie utracili, czyli nie mają tego młota związanego z działaniami szturmowymi, jeżeli chodzi o śmigłowce i o działanie samolotów szturmowych, w które dużo pokładali sił i inwestycji. I to też, i to może być właśnie problem w osiąganiu sukcesów w działaniach tych lądowych. Czyli potwierdza się wszystko to, co mówisz, bo na początku konfliktu ta chmara śmigłowców, którą obserwowaliśmy, a teraz niestety tylko informacje o jakichś Su-25 przelatujących gdzieś tam na wschodzie Ukrainy. Ostatnie moje pytanie, bo dzisiaj dotarła do nas dobra wiadomość. Sojusz Północnoatlantycki poszerza się o nowego członka. Jak to może wpłynąć na sytuację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Czy oni gdzieś tam będą musieli jakieś większe siły zaangażować, czy to jednak ta stała obecność, która wzdłuż gdzieś granicy z Finlandią jest, ona pozostanie na takim samym poziomie, jak to ma miejsce dzisiaj? Rosja ma dwa serca. To jest Moskwa i to jest Petersburg. I zawsze tak, tak było. I w tej chwili jedno z tych serc jest w zasięgu oddziaływania natowskiego. To jest porażka strategiczna Rosji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Finlandia i mam nadzieję w przyszłości też Szwecja, diametralnie na korzyść poprawił sytuację najbardziej zagrożonego odcinka natowskiego, jaki jest, czyli krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. I to też poprawia naszą sytuację jako Polskę, ponieważ my już nie będziemy na takim musie związany z tym, że będziemy musieli tylko my ratować i odbijać Bałtów, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że jeżeli Rosja by chciała uderzyć na kraje bałtyckie, to dysponując tymi siłami, które ma albo miała wtedy, to nie jest to żaden problem z wojskowego punktu widzenia. Te siły natowskie, które tam były, te batalionowe grupy, to w zasadzie to byli, można powiedzieć, zakładnicy natowscy, którzy gwarantowali to, że NATO nie opuści tych krajów. Oczywiście ma to zwiększyć się do brygad i to wtedy już zupełnie inna będzie sytuacja, natomiast przed wojną to miało taki wymiar, że we wszystkich symulacjach nie udaje się utrzymać krajów bałtyckich i trzeba by je po prostu odbijać z terenu Polski, czyli też jesteśmy w miejscu, gdzie będą na nas oddziaływały siły rosyjskie, czy też oddziaływały systemy rażenia ogniowego rosyjskiego, czyli Iskandery i wszelkiego rodzaju rakiety. Teraz ten obszar zwiększa się na Finlandię i Szwecję i na całe Morze Bałtyckie, które staje się morzem w zasadzie natowskim, dominacją natowską. Więc już nie ma tej potrzeby przebijania się przez Kaliningrad i przez Litwę do odbijania tego terenu, ale też możemy to realizować jako NATO przez akwen wodny ze wszystkimi dobrodziejstwami prowadzenia wojny, mając do dyspozycji środki ogniowe zgromadzone na wodzie przez marynarkę wojenną, szczególnie dosyć silną natowską. Wracając do twojego pytania, Finlandia w NATO zmienia całkowicie ten poziom strategiczny, ale też wpływa na kwestie operacyjne i też taktyczne, ponieważ stawia nas jako Polskę na przykład już nie w jednym, jako jedynym mieczem, który będzie musiał wycinać sobie drogę, ale jednym z elementów, który będzie musiała Rosja brać pod uwagę, a nie tylko jeden element, który będzie musiała brać pod uwagę do realizacji jakichś działań zaczepnych tutaj na kierunku północno-bałtyckim, że tak powiem. Maćku, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście odsyłamy na media społecznościowe podpułkownika rezerwy Macieja Korowaja, przyjaciela naszego kanału, gdyż wiele ciekawych nitek dotyczących właśnie stanu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej znajdziecie u Maćka na profilu. Zachęcamy Was oczywiście do wsparcia nas na Patronite i odwiedzania nas na Twitterze warnews.pl. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję Państwu, dziękuję Mateuszu.